Witam wszystkich, chciałbym zaprosić na oficjalny unboxing przy piwku mojej pierwszej edycji kolekcjonerskiej, jutro dostanę drugą, którą będziecie mogli kupić na Allegro. Także za oczywiście dużo większe pieniądze niż ja ją kupiłem. Chciałbym tak pokazać, że zdzieram folię. Jest dziurka, te mendy z Empiku powygryzały. Zdzieram folijkę. Proszę, do śmietnika od razu wrzucam. I mamy karteczkę z zawartością. Są jakieś skrzydła dla ludzika, nie? Jest szaman dla no-life'ów, które grają w World of Warcraft. I są ikonki do awatarów StarCraft 2. Dobra, i tam zaraz przejdziemy do konkretów. Otworzymy pudełeczko, bardzo ładne. Japoński marmur. Chyba tak. Dobra. Syczy coś w środku. Dobra, mamy pudełko. W środku też jakiś jest wytłoczka. Oryginalna z Blizzarda. Dużo warta na pewno. I tak, co my tu mamy? Mamy muzyczkę, soundtrack z edycji kolekcjonerskiej, co już jest tradycją. W dwójce też był soundtrack, ale w podstawowej nawet edycji. Dalej jest tak, tutaj są klucze do Diablo 2, do dodatku i do pełnej wersji. Potem jest zaproszenia na wersję próbną do Diablo 2, czyli dla kolegów tutaj moich, którzy są ze mną. I jest klucz również do World of Warcraft, wersja próbna, która pewnie jest za darmo. Normalnie na stronie Blizzarda, ale warto dodać. Dziękuję, nie użyję. Tu mamy kulisy produkcji na DVD i na Blu-rayu, czyli są dwie płytki. Oraz zwykłe pudełko, nie metalowe, nie jest jakieś zajebiste, to powinno być według mnie, ale jest. Z grą, tak, którą będę zaraz grał. W grę. Dalej mamy, to już wiem co tu jest, bo widziałem na rozpakowaniu z PC Gamera. Się nie dał tego kurwa otworzyć. A miałem puścić muzykę, a to się potem doda w aplikacji specjalnej. Jest wielka czaszka Diablo, wersja 1:1. Szatan jest taki duży, nie? Ususzony. I jest kamień dusz, który mu wchodzi w głowę. Tego nie widzicie pewnie, bo tu zastawiłem wszystko. Proszę. Kamień duszy, ciach. Zajebiste. Będzie stało z pendrive o pojemności aż 4 giga. Będę sobie na nim przenosił coś ważnego na pewno, jakąś broń. Do tego, do World of Warcraft, jak w tym, w South Parku. I coś, co mnie bardzo interesuje, czyli The Art of Diabolo numer 3. Co jest, kurczę, zajebistą rzeczą na pewno. Otworzymy i zobaczymy. Będzie spoiler. Użyjemy scyzoryczka, żeby pociąć stronę od razu. Ciach, kurczę. Wchodzimy do środka. Błona rozdarta. Dobra. I mamy... Pachnie złem. I mamy zajebiste grafiki, pod które będę fapował przez najbliższe 3 lata. Okej. Okay. Tu jakaś jest murzynka dziwna. To pewnie jest Witch Doctor. Jest Monk, wersja męska, Demon Hunter jest, ale kozak. Wszystko po angielsku, nic z tego nie rozumiem w ogóle. Jak oni mogli tak odjebać, nie? Ale wstyd, nie chcę już tego, dobra. Idzie na Allegro. I tak, to jest wszystko już w tym pudełeczku. Tu jeszcze jest taka fajna, wytłoczona czaszka. Zajebiście to wygląda naprawdę. W porządku. No i tyle, no. Jeszcze może zobaczymy, co jest w pudełku z grą. To odkładam. Teraz wam pokażę wszystkim klucz, żebyście mogli sobie moją kopię zainstalować. Tak, to jest gra. Na DVD. Co za ewolucja. A ostatnie Diablo to na płytkach było. Dobra.
I mamy, i jest klucz, od razu widać, dobrze, że się nie zdradziłem, jest tutaj klucz. Jest płyta z grą, jedna płyta, a Diablo 2 było na trzech chyba. To jest jakaś bieda, chujowa gra. Dobra, mamy kluczyk do edycji kolekcjonerskiej. No i to wszystko, dziękuję za uwagę. Teraz muszę się napić piwa na zdrowie, teraz ja będę grał, a wy będziecie się męczyć. Wiedząc, że ja gram, a wy nie. Dzięki za uwagę, pa. No już, możecie przestać nagrywanko.